Hej, tutaj Marta z Codziennie Fit i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zrobić po przyjściu na siłownię, czyli jak się prawidłowo rozgrzać i czy czasami zwykły bieg na bieżni po prostu nie wystarczy. Ciekawi? To co? Zaczynamy! Rozgrzewka. Niby bardzo prosta rzecz, a często wychodząc z szatni nie do końca wiemy, co mamy robić i najczęściej lądujemy na maszynie, mając nadzieję, że to nam wystarczy. No cóż, nie do końca. Rozgrzewka nie musi być długa, nie musi być skomplikowana, ale powinna przygotować nas do tego, co będziemy robić, czyli do konkretnego treningu, jaki będziemy robić. I niestety, ale sama maszyna, same chodzenie po bieżni czy jeżdżenie na rowerku nie wystarczy. Umówmy się, nie ma jednej właściwej recepty na prawidłową rozgrzewkę. Przepisów jest mnóstwo, ale przygotowałam dla Was kilka wskazówek, które pomogą Wam po prostu scalić to wszystko w jedną spójną całość i dobrze przygotować się do treningu. Zaczynamy od pierwszego punktu, czyli rozgrzania, podniesienia temperatury i podniesienia tętna. No i tutaj akurat maszyny się przydadzą. Musicie potraktować rozgrzewkę jako wstęp do swojego treningu. Jeśli ćwiczymy nogi, w rozgrzewce powinny zawrzeć się ćwiczenia i ruchy, które te nogi trochę zaktywizują. Jeśli ćwiczymy pośladki, musimy trochę zrobić rzeczy, żeby je też pobudzić. Dlatego rozgrzewka nie powinna być przy każdym treningu taka sama, ale raczej być dopasowana do konkretnej jednostki treningowej. Naszą rozgrzewkę musimy zacząć dosłownie od rozgrzania ciała, więc musimy podnieść tętno, rozgrzać mięśnie, a do tego świetnie sprawdzą się maszyny cardio, orbitrek, bieżnia, rowerek, wszystko to, co właśnie podniesie nam tętno i trochę przygotuje do tego wysiłku. Około 5 minut wystarczy. Na początku zaczynamy bardzo spokojnie i stopniowo troszkę zwiększamy intensywność. Cały czas zostajemy na takim spokojnej aktywności, czyli tak, że możemy cały czas rozmawiać, ale jednak to tętno trochę zaczyna się podnosić. Jeśli już jesteśmy rozgrzani, czujemy, że tętno jest podniesione, czas na drugi etap rozgrzewki, czyli ćwiczenia wielostawowe, angażujące jak najwięcej partii mięśniowych, czyli rozruszamy całe ciało, jedno z moich ulubionych. W tej części rozgrzewki możemy też już włączyć ćwiczenia, które pobudzą tą partię ciała, którą będziemy aktualnie ćwiczyć, na przykład nogi. Trzecia część rozgrzewki to mobilizacja i aktywacja. Skupiamy się głównie na partiach, które będziemy ćwiczyć, ale też obejmujemy tym całe ciało. Pracujemy nad zakresem ruchu, nad mobilnością i nad tym, żeby te mięśnie jeszcze trochę pobudzić. Na przykład jeśli będziemy pracować nad górą ciała na treningu, to można porobić jeszcze jakieś wymachy ramion. Możemy zrobić coś, żeby poprawić zakres ruchu, mobilność w tej części. Ja na przykład będę pracować nad brzuchem, nad core, więc teraz pobudzimy trochę te mięśnie. Ruchy w tej części rozgrzewki powinny być spokojne, przemyślane, mamy czuć ten mięsień i go po prostu dosłownie obudzić do pracy, tak żeby lepiej pracował na treningu, dzięki temu trening będzie łatwiejszy, ale też będzie bardziej efektywny. Dwa ćwiczenia, trzy ćwiczenia wystarczą zdecydowanie. Ostatnią częścią rozgrzewki jest pobudzenie, czyli taka wisienka na torcie, taki akcent dotyczący tego, co będziemy robić. Jeśli na przykład planujemy trening na dół ciała, będziemy robić dużo przysiadów z obciążeniem, warto zrobić na przykład przysiady bez niczego, żeby jeszcze się dogrzać, przygotować ciało do tego ruchu, do tego wzorca. Jeśli planujemy trening bardziej intensywny, jak na przykład interwały, dobrze byłoby zrobić coś, co pobudzi jeszcze układ nerwowy, jak na przykład hopki, czy skipy, półskipy. Dwa razy po 30 sekund w zupełności wystarczy. Trzy rzeczy, które jeszcze musicie wiedzieć o rozgrzewce. Po pierwsze, ona wcale nie musi być długa. Między 5 a 10 minut w zupełności wystarczy. Oczywiście czas trwania rozgrzewki jest uzależniony także od naszego treningu. Im dłuższy trening, tym fajniej, gdyby ta rozgrzewka była też porządniejsza. Tak samo, jeśli trening jest wymagający, to też przykładamy się wtedy do rozgrzewki. Ale jeśli na przykład trening trwa 30 minut, to 5-minutowa rozgrzewka spokojnie wystarczy. Po drugie, nie wstydzimy się rozgrzewać. To jest inwestycja w nasz trening i w nasze zdrowie, bo jeśli dobrze zrobimy rozgrzewkę, jeśli się przygotujemy, to nasze ciało też będzie przygotowane i nic nam się na tym treningu nie stanie. Poza tym to sprawia, że trening będzie bardziej skuteczny i przyniesie po prostu więcej korzyści, bo ciało będzie gotowe na wysiłek i też będzie po prostu efektywniej pracowało. I po trzecie,
najważniejsze. Jeśli nie wiemy, co robić na rozgrzewkę, warto byłoby to przemyśleć wcześniej, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji, że wychodzimy z szatni i nie wiadomo, co robić i jest panika, więc wybieramy bieżnię, bo to jest jedyna rzecz, którą znamy. Zamiast tego warto już sobie w domu przygotować nawet wstępnie taki szkic rozgrzewki, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, żebyśmy po prostu nie marnowali czasu, a też dzięki temu będziemy się pewniej czuli. Jeśli nie mamy pomysłu na taką rozgrzewkę, możecie spokojnie skorzystać z gotowych rozgrzewek na moim kanale. Dam tutaj je w karcie, one też się sprawdzą na siłowni i będą wspaniałe na pewno, żeby przygotować ciało do wysiłku. A jeśli chcecie taką rozgrzewkę typowo na siłowni, to dajcie mi znać w komentarzach, coś się wymyśli.